Witam państwa serdecznie w Nowym Roku. Szczęść Boże! Wśród wielu wydarzeń, jakie czekają na nas właśnie w tym roku, który się rozpoczął, jest jedno o wyjątkowym znaczeniu. Jest to rok jubileuszu, który ma upamiętnić 1050 lat, jakie minęły od roku, w którym książę Mieszko I został ochrzczony. Wiemy, że jest to rok. W którym rozpoczyna się również państwowość polska, a także polska narodowość, bo przed Chrztem w zasadzie nie było państwa polskiego i nie było narodu polskiego, były tylko luźne plemiona słowiańskie, które jednak dzięki tej wielkiej energii i roztropności, ale też otwartości na łaskę, jakie spotykamy u pierwszego księcia, w dziejach Polski księcia Mieszka. Dzięki temu powstało państwo i powstał naród polski. Ale to mogło mieć miejsce tylko dlatego, że Mieszko zgodził się na chrzest. Dobrze się stało, że tuż przed świętami Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę bardzo ważną uchwałę. Jest to uchwała w sprawie ustanowienia roku 2016 rokiem jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski, gdzie możemy czytać W 1050. rocznicę przyjęcia Chrztu przez księcia Mieszka I, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej czci pamięć tego przełomowego w historii naszego narodu wydarzenia. Ta uchwała wpisuje się w tradycję takich polityków, takiego środowiska politycznego, gdzie dobro ojczyzny jest priorytetem dla właśnie działań politycznych. Bo przecież zwróćmy uwagę, że kiedy mijało 900 lat od przyjęcia chrztu przez Polskę, był to rok 1866 Polska była pod zaborami. Nie było mowy o tym, żeby na taką skalę przynajmniej czcić rocznicę. Potem 950 lat był to rok 1916. Znowu Polska pod rozbiorami, a na dodatek jeszcze pierwsza wojna światowa. Później rok 1966. Wielkie wydarzenia o charakterze narodowo-religijnym, dzięki Energii i roztropności wielkiego prymasa tysiąclecia, ale władze polityczne, które reprezentowały wówczas ateistyczną ideologię komunistyczną i interesy Związku Sowieckiego, były zdecydowanie wrogo nastawione do Kościoła Katolickiego, a tym samym i do chrześcijaństwa. Także dopiero teraz, w roku 2016 możemy mówić o jakimś spełnieniu marzeń sprzed wieków, żeby w postawie Polaków reprezentujących różne środowiska i różne instytucje życia publicznego, nade wszystko zaś Kościół i władze Polski, żeby nastąpiła tak wspaniała i piękna jedność, przy czym należy podkreślić, że uchwała ta została przyjęta jednomyślnie, mimo tak zażartych sporów, jakie możemy czasem śledzić, które mają miejsce na arenie życia politycznego, a jednak w tej sprawie jednomyślność, gdzie jak widzimy, Zachód pogrąża się w ateizmie, sekularyzmie, starając się doprowadzić do dechrystianizacji całego kontynentu. Nie tylko zresztą kontynentu europejskiego, bo wiemy, że i w innych krajach zachodnich, na takim kontynencie jak kontynent Ameryki, Ameryki Północnej czy Australii, tam również trwa walka z chrześcijaństwem. A tutaj w Polsce mamy tak piękną jednomyślność. Dlatego też wydaje się, że dla każdego z nas Polaków ta rocznica powinna być okazją do tego, żeby odnalazł swoje miejsce w tej wielkiej i wspaniałej wspólnocie, jaką może być wspólnota polska. Wspólnota, która powstała ponad tysiąc lat temu i która mimo tak wielu trudnych zdarzeń, sytuacji, jak najazdy obcych wojsk czy rozbiory, a jednak zachowaliśmy tożsamość i zachowaliśmy poczucie godności i misji, jaką mamy do spełnienia. I tej właśnie misji musimy nadal być wierni. Szczęść Boże!